Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu, w lekkim bałaganie, ale mam torbę, jestem umalowana, ubrana, będę się pakowała, ponieważ jedziemy już do gabinetu i już będzie można w gabinecie funkcjonować, także kawki, herbatki zawsze nam mile widziane. Nowy dzień, ładna pogoda, krótki rękawek, założyłam sobie taki większy dekolt, jeszcze właśnie chyba uskutecznię kolczyki, ale jako, że mam czerwoną kokardkę, to sobie chyba wezmę czerwone piórka i będzie wyglądało dobrze. Piórniki szykuję, długopisy szykuję, bo będzie trzeba robić różnego rodzaju rzeczy. O, czerwony kolczyk będzie chyba dobrym kolczykiem. A zawsze to tak rozświetla, nie? Ale się zrobiło takie lato, stopniów jak mrówków, powiem wam. Więc azalisz, zgubiona ostrość. Halo, ostrość, kot już leci. Czekajcie, może tu nacisnę. Dało radę? Prawie. Mój aparat, no już nie jest świeży i nowy. O, mamy to. Nie jest świeży i nowy, podobno one ostrości gubią. Także pakuję się, zjem jaką bułkę, bo będę wieczorem w domu. I może wam pokażę, jak wygląda jeszcze niedokończony gabinet, ale już pomalowany chociaż. O, oczywiście, że ty jesteś najważniejsza. Parcie na szkło, kocie. Chodź, come on. Come on. Come on. Tutaj nie patrzcie na to, tu różne rzeczy są. Kotek jest najważniejszy. Tak. Kicia kocia. Kicia kocia będzie sama w domu. Znaczy nie sama, z drugim kotem. No. No słuchajcie, tu jest oczywiście jeszcze bałagany, bałagany i niedokończenia. Takie fotele będą. Ale chciałam pokazać, co dostałam od jednorożca. Mam taką kulę. Ona się tu rozkleiła, ale to nie jest problem. Ale dostałam urodzinową, piękną filiżankę ze spodeczkiem, proszę. Runy fechu, petit boom. Także piękne. Słoneczniki, naklejki. Słoneczne, cudne. I kartka, która też jest ładna. Także tu już prowizoryczny stół stoi. Jakieś tam świece przytargałam, tam się jeszcze remonty dzieją, ale no, coś tutaj już widać. No, świeca w kominku przede wszystkim, wreszcie. No, na samym wstępie pokażę wam pomieszczenie, które powiedzmy jest zrobione. Mamy lampkę, tu jeszcze nie wisi lustro. Ale jest umywalka z szafką, prysznic, który jest tutaj jeszcze z pudło z detergentami, bo tu wiecie, wszystko do umycia. Tak, czarna ta, czarny kaloryfer, czarny wucet, kafelki, które wyglądają tak, iż mamy taką falę, potem mamy dekor, a potem do samej ziemi, czyli nieba. I tutaj rury były takie bardzo rurowate, bardzo to wszystko jest zabudowane. I jeszcze jest jeden myk, uwaga, niech stanie się światłość. Także LED-owe światełki są tudzież również. To jest pion, to są stare bloki, to musi tak być. I prysznicu czarny. Otwierane, proszę bardzo, nie chciałam przesuwnego za nic, umywalka mi się podoba, bateria, o proszę bardzo, gniazdka, czarności są, sedes też musiałby tam do wyboru nie było, bo jest do dołu rura, no wyjścia nie ma. No jest 100% kompletna, jest tylko właściwie łazienka. No łazienka jest kompletna, no jeszcze tutaj będzie ta szafka mała. Trzeba pomierzyć zamówienie. No takie popierdółki, ale to już tak bardziej. Natomiast cała reszta jest niekompletna. I kabum! Nie, niekompletność wam pokażę, bo niekompletność polega na tym, że Dorota właśnie będzie biurko składać. Ale blat zacny, nie? Jasny blat. Kurwa, dąb taki, że... Dąb, nie dąb. Dąb. O, proszę bardzo. No, nie pytajcie, tu jeszcze wszystko do zrobienia. Niemniej sądzę, że kolor foteli wam się bardzo spodoba. Bardzo.
fioletaśny. Ściana jest, powiem Wam, w tej samej barwie prawie, że co fotel, ale strasznie inaczej odbija w kameru. No. Imbus. Poszukiwanie imbusa. Jeden z wielu przedmiotów, który skręcon będzie. Bo to się dziś zawija w sreberkę. Tak. To jest taki jakiś masakryczny. Instruction jest. Jest instruction, zaraz mi tu będziesz skręciwszy. No i biurek stoi na miejscu, tam music nam, żeby nie zablokowało. Biurek stoi na miejscu, jest duży, ładny, skręcony. Tak jest, trochę się było, ale się no, zrobiło. Ale fajny jest. Słuchajcie, kot do mnie idzie na loda. Boże, jakie mam coś czerwone, wypryski. Mamy zieloną budkę lody. Mam kaktusa. Jakieś inne dobre rzeczy, a lody już lecą, tfu, koty już lecą lody jeść. Takie to są dopiero. Nie, nie, poczekaj. Chodź, po kolei. Ciunia. Po kolei. O, zobaczcie marcypanki. Nie? Ten nie. Nie. To nie Oreo. Będzie kiedyś Oreo dla kota kupić. Koniecznie. Chciałam Wam jeszcze w wieczornym bałaganie pokazać drobne zakupy z Podlasia. Przede wszystkim kupiłam, słuchajcie, taki patchworkowy, normalnie fartuszek, bo jakoż będziemy gotować w niedzielę różne rzeczy, niektóre, to taki fartuszek bardzo się przyda, także myślę, że zacny i ładny. Regionalnych produktów nie mam, a zalisz oprócz kwasów chlebowych, ale kupiłam sobie takie dwie gumki. O, kotek. Tak, kotek na fartuszku, jasne. Tak, piękności, tak. Takie dwie gumki, bo bardzo lubię ten motyw wstążeczki. O, proszę bardzo. I jeszcze taką spinkę wstążeczkową w czerwone kropki, bo kropki tudzież również lubię. No jak, fartuszek przyjęty, tak? Na Dzień Matki już przygotowanie i łyżeczka z napisem najlepsza mama. Taka od popierdółka doprezentowa. Również tudzież łapacz snów, położymy go na kłocie. Czarny, mały, mam dwa, dowieszę trzeci, będzie po środku mojej konstrukcji. Czerwoną bandamkę do włosów. We wpepko, muszę tutaj kota zmolestować, dwa notesy, jeden taki zwyczajny, ale z bardzo, wróć odwrotnie, ładną okładką. Ptaszki, wyptaszki i kwiatki w linie, taki prosty, ale również kot schodzi, dobrze jest. Były takie notesiki z takim opiórniczkiem, jak gdyby, na magnesik i on jest we wkratkę. Znaczy ja lubię linię, ale nie było linii, a on jest fajny, taka milutka okładka materiałowa właśnie ze spiórniczkiem. To fajnie, można ołówek, gumkę i długopis wrzucić. Oprócz tego widzieliście już na kawie z wróżką opaskę. Kratka, czerwoność. Urzeknięta jestem przez czerwone kolory. I jeszcze z takich drobiazgów było jedynie i azalisz. Trochę washi tape'ów w niebieskim kolorze. Trochę mi się to kojarzy z wiatrakami, Holandią i takim właśnie niebieskim kolorem na kafelkach. No, także takie rzeczy przywiozłam. Nie jest tego dużo. Dziunia. Kot się liże. No cóż, też toaleta. No, ale fartuszek będzie zacny do naszych wspólnych gotowań. Siedzę sobie w bałaganie totalnym, bo jestem obłożona rzeczami. Tutaj wgrywa się vlog. Tu mam te prezenty, które dostałam. Tam się ładuje bateria. Tutaj są rzeczy do pokazania we vlogu. Tutaj jeszcze rzeczy, o, mało będzie widać, do przymierzenia we vlogu. No i siedzę i podziwiam. Łapacze, księgi, jeszcze tam jest całe wiadro rzeczy, które też na pewno już widzieliście, ja tak o. A postanowiłam zrobić sobie dzisiaj przegryzkę, przekąskę. Teraz tak, pomidorki już mają super smak. Serek z Lidla, który jest
serkiem z orzechami, przepysznym. Ten angielski z rodzynkami, pycha. Salami z orzechami, pycha. Jabłko i parę serków pleśniowych. O, i tak wygląda moja deska serów na wieczór. A ja już piżamowo, widać, żegnam się z Wami i do kolejnego vloga. Buziaki, pa, pa!